Cześć, witam Was na kanale Piłkarska 11. Ja nazywam się Krzysztof Muszyński, a tym razem zawitałem na mecz Lechia Warta. Oczywiście z nadzieją, że w ten sobotni wieczór nastąpi długo wyczekiwane przełamanie biało-zielonych. Bądźcie razem ze mną, bądźmy dobrej myśli, no i zaczynajmy! O tym, że Lechia w ostatnim czasie przeżywa niemałe trzęsienie ziemi, wie już chyba każdy. Z jednej strony konflikt na linii kibice-zarząd, okienko transferowe, które wykonaniu klubu zostawia naprawdę wiele do życzenia. Z drugiej natomiast odebranie opaski kapitańskiej Flavio, zwolnienie trenera Kaczmarka. Te i inne informacje naprawdę nie napawają optymizmem. Jednak bądźmy optymistami. Miejmy nadzieję, że po ogłoszeniu nowego trenera to wszystko wróci do normy. A może nawet po tym meczu, ponieważ czasami jeden, może dwa dobre mecze w wykonaniu drużyny powodują powrót na te dobre tory. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No i chodźcie na stadion. Znajdujemy się już na stadionie, jak widzieliście. Oczywiście kontrola, ale tak szybko, że wejdę, nie spodziewałem się. Nawet przy ostatnich wynikach, okej, frekwencja może być niska, ale że aż takie pustki 20 minut przed rozpoczęciem spotkania, tego się nie spodziewałem. Takiego widoku nawet nie zobaczycie na prezentacji przed sezonem. Tle rozgrzewka biało-zielonych, a teraz możecie zobaczyć pracę w kuli Bartka Ignacika. Swoją drogą bardzo lubię tego reportera, też pewnie za program, który prowadzi, bardzo dobrze go znacie, czyli oczywiście Turbo Kozak. Obejmuje Maciej Kalkowski, czyli lechista z krwi i kości. Głupio mi jest cytować samego siebie, ale jakiś czas temu mówiłem, że fajnie jakby kiedyś ten trener dostał szansę. I dostaje. Generalnie jest to osoba z olbrzymim doświadczeniem, bo od każdego trenera, który w ostatnim czasie był w Lechii, czerpał to, co najlepsze, a w międzyczasie prowadził jeszcze Elanę. Jeśli wykorzysta szansę, kto wie, może to on zostanie trenerem na stałe, bo już były takie historie, kiedy trener tymczasowy zostawał głównym szkoleniowcem na lata. Chociażby Dariusz Dura w Lechu Poznań. Warto powiedzieć, że Flavio Paiszo wraca do podstawowej jedenastki po tej niby kontuzji. No, troszeczkę to śmierdzi, aczkolwiek trener Maciej Kalkowski zdecydował, że to Duszan Kuciak dalej już będzie kapitanem, żeby pod tym względem nie robić już żadnych części ziemi. Minuta meczu Lechia ma za sobą już dwie obiecujące akcje, aczkolwiek nie jest jakąś stroną specjalnie przeważającą. Na waszych ekranach Miłosz Czepański, który jest de facto zawodnikiem Lechii, przebywa bardziej już drugi sezon na wypożyczeniu. No i muszę wam przyznać, że zarząd Lechii i ci, którzy są odpowiedzialni za transfery, mogą sobie pluć w brodę, że go wypożyczyli, bo w mojej opinii w obecnej sytuacji by się przydał, ponieważ ma uderzenie z piłkarzem wybieganym i uzdolnionym technicznie. Pierwszy korner dla Lechii w tym meczu wykonywany przez Rafała Pietrzaka na krótko, no ale żadnego zagrożenia. Na razie bardzo szarpany jest ten mecz. Niecodzienny widok Michała Nalepa z przodu.
natomiast wykończył Konrad, niewiele zabrakło, oby więcej takich sytuacji. Trzeba powiedzieć, że Lechia gra zbyt zachowawczo, bo ci obrońcy powinni się podłączać do akcji i je napędzać. Jeśli chodzi o ławkę rezerwową, postawiłbym w drugiej połowie na Kałużyńskiego, bo jest to zdecydowanie bardziej ofensywny zawodnik niż Kubicki, na oczywiście potężnego pasa, bo generalnie Diabate może popełnia błędy, ale przynajmniej jest aktywny i oraz na piłek, żeby to zwyczajnie rozruszać. Tysiące, muszę wam, no prawie 5, no muszę wam powiedzieć, że nieźle, spodziewałem się o wiele gorszej liczby. Pusty stadion, pusty mecz. No, dobra, niech już leci druga połowa, może ta będzie lepsza. Podobnie jak pierwsza, bezbarwna, jednakże Warta trochę się przełamała. No i chyba ma chrapkę, żeby zadać cios Lechii. Z relat nie doszła ta piłka. Brakuje czasami tej gry do końca, bo tutaj chociażby Flavio mógłby wsadzić tę nogę. Ale mamy kontrę. Mówiąc o Warcie, nie można przejść obojętnie obok postaci Dawida Szulczka, ponieważ jest to bardzo młody szkoleniowiec, najmłodszy w całej naszej lidze, aczkolwiek z ogromną wiedzą taktyczną, z genialnym podejściem do piłkarzy i myślę, że już niebawem wypłynie na głębszą wodę. Piła, Terracino i De Camps, to oni mają odmienić los tego spotkania. Ten z ósemką debiutuje w dzisiejszym meczu i zobaczymy, na co go stać. Generalnie jest bardzo bogatą przeszłością, ponieważ był kapitanem Slovana Bratislava, a jednak niektórzy z Lechii mają po 70 meczów w Bundeslidze, więc tą przyszłością nie ma co się zachwycać. Za bardzo, a tutaj to nawet dobra akcja Gdańskiej Lechii. Natomiast na linii bramkowej wykazał się Adrian Lis, ale widać, że świeża krew rezerwowych naprawdę dużo dała. No i być może to jest ten moment. Ale tylko na moment.
Bartek, Klemens oraz Diabate meldują się na boisku. O ile ten pierwszy na pewno coś niesie do gry Gdańszczan, to Klemens raczej nie rozrusza, spowolni, no ale cóż, pewnych rzeczy nie przeskoczę. Minuta, 4 do końca, pewnie sędzia coś doliczy, ale niewiele. Można by rzec, że teraz albo nigdy. No i Klemens. Szansa na poprawkę. Jeszcze De Camp. No cóż, ten mecz mógł się zapisać w historii, ponieważ asystent wchodzi w buty pierwszego trenera. No i to właśnie Maciej Kalkowski mógł być tym, który wyciągnie Lechię z tego kryzysu. No ale niestety, to był wymarzony scenariusz. W rzeczywistości jest tak, że ten kryzys jeszcze bardziej się pogłębił. Frekwencja na meczach będzie coraz gorsza, ponieważ humory kibiców też są coraz gorsze. Jeśli chodzi o stricte sam mecz. No tak jak mówiłem, Lechia była zbyt bardzo zachowawcza. Czasami to ryzyko popłaca i właśnie w takich meczach byśmy chcieli je oglądać. No żeby chociaż żeby tą garstkę kibiców trochę ucieszyć. Jeśli chodzi o warciarzy, no to oni po raz kolejny nas zaskakują. Bardzo dobry pressing, taktycznie ta drużyna jest świetnie ułożona. Dawid Szulczek wykonuje znakomitą robotę i wszystko zmierza w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że w dalszej części sezonu będzie to typowy średniak, ale się utrzymają i bardzo dobrze. To byłoby na tyle. Bądźcie ze mną w najbliższych tygodniach, miesiącach, bo naprawdę szykuję masę fajnych rzeczy dla was. Trzymajcie się, cześć!